Cześć, z tej strony Kwiatek Michał. Razem z Góralem prowadzimy wytwórnię Szpadezer Rekord i firmę odzieżową El Polaco. Dzień dobry, Piotr Schmidt, Weltentyp Mes, współwłaściciel alkopoligamia.com, wytwórni, raper, producent. Kowalski, Deal, Hemp Records, żywy rap. To jest. Dzień dobry, tutaj Jakub Żulczyk. Wojtek Sokół. Program Serio. Dziś naszymi gośćmi są Kwiatek, prosto z Poznania, który jest założycielem wytwórni Szpadezer Records oraz też również właścicielem firmy odzieżowej El Polaco wspólnie z Góralem. Jest z nami również Mes, którego przedstawiać nie trzeba, alkopoligamia.com, raper, producent i tak dalej, to wszystko dalej. Wiemy. No i jest z nami również Kowal, który ma też bardzo bogatą historię, aktualnie związany z dealem, Hemprek, z programem Żywy Rap, ale ma za sobą piastowanie stanowisk poważnych w różnych mediach, między innymi w Ślizgu, tak zwanym kultowym, prawda? Więc w takim gronie miło nam dzisiaj się tutaj spotkać. Jak wiecie, program ma polegać na tym, że sobie po prostu gadamy. Taki jest ten program. Bardzo przyjemny. A naszym takim głównym tematem przewodnim dzisiejszego programu, od którego sobie wyjdziemy, to jest tak zwany drugi boom hip-hopowy w mediach. Czy wy w ogóle odczuwacie taki boom? Tak, ja bym chciał zadać pytanie pomocnicze, gdzie umiejscowimy pierwszy boom w ogóle? Bo może na przykład rozumiemy go w innych latach. No wiesz, bo tutaj... Może nie wszyscy widzowie wiedzą, kiedy był pierwszy boom. Pytanie, czy wszyscy się zgadzają w ogóle, że jest coś takiego jak boom? A może zdefiniujmy boom też. Czy jest wzmożone... Zdefiniujmy świat i czas. Zdefiniujmy boom. Czy istnieje wzmożone zainteresowanie hip-hopem w pewnych okresach czasu? Podkreślam, zainteresowanie mediów, bo nie chodzi o zainteresowanie ludzi, bo jak wiemy, hip-hop sobie radził cały czas dobrze w tle i bez żadnych mediów, tak? I na przykład 2011 rok był totalnie jakimś mocnym rokiem, myślę, w dziejach w ogóle polskiego hip-hopu. A myślę, że w wynikach swojej wytwórni, bo to hi-fi banda, tak? No, w wynikach mojej wytwórni to nie tylko, bo tutaj moja płyta też z Marysią i hi-fi banda i VNM, także wiesz... Na prosto to był wyjątkowy rok. Tutaj u Mesa też było dobrze bardzo, więc... Ale, wdechę, no. Ale generalnie wtedy jeszcze te media nie interesowały się tym hip-hopem na powrót. Jeśli miałbym umiejscowić gdzieś ten pierwszy boom, no to myślę, że to były te lata 2002, 2005, 2004 może. To znaczy, jak może wejdę lekko w słowo, ja myślę, że możemy to idealnie zlokalizować. Wtedy był boom po Blockersach, teraz jest boom po filmie Jesteś Bogiem. I to jest drugie moje pytanie. I to jest dokładnie mocna to samo. Teoria. Ale właśnie, czy ty się zgadzasz z tym, że to jest że Jesteś Bogiem nagle wstrząsnęło w ogóle całymi mediami? Znaczy, ja ani nie jestem Bogiem, ani też nie byłem Blockersem w czasach, kiedy ten film robił furorę, więc może nie do końca jestem kompetentny. Czy on się zaczął w 2002? No, drugim? Może tak. Bo tak, nie? A kiedy A że skończył się w 2005? Pewnie tak, bo ja na przykład bardzo duże nadzieje sobie wiązałem z tym rokiem 2005. Wydałem wtedy dwie płyty i chyba reedycja tej płyty z roku 2011 sprzedaje się jakoś znacznie lepiej niż tamta z 2005. Także tak. Myślę, że wtedy mógł... tak zwane czasy hip-hopolo mogły tutaj był taki człowiek, który się namieszać. Nazwał podobnie do ciebie nawet, wiesz, nie wiem, czy pamiętasz. Nie. No dobrze. Kowal, a ty powiedz, no, jak ty to odbierasz, bo wiesz, ty wtedy piastowałeś bardzo poważną funkcję w Ślizgu jakby i ty byłeś redaktorem naczelnym, o ile pamiętam. Tak, byłem naczelnym w Ślizgu. Powiem ci, wiesz, no, my tego nie odbieraliśmy w kategoriach boomu tak naprawdę. My robiliśmy coś dla ludzi, zanim ten boom się zaczął. Ślizg był specyficznym medium, bo to było medium, które poświęcone było i sportom ekstremalnym, i hip-hopowi. Każdy element hip-hopu był tam ujęty. I tak naprawdę tego boomu mogliśmy nie zauważyć. Faktycznie rósł nam nakład, było dużo nowych czytelników, było dużo nowych zespołów, było o czym pisać, było co robić. Ja w pewnym momencie to pismo przekwalifikowałem tak, że sporty ekstremalne trafiły na dalsze strony, a postawiliśmy na kulturę, na rap, na wszystkie elementy hip-hopu. Tutaj rzeczywiście jakiś boom mógł być, natomiast to, co się działo, pamiętam, że wszystkie rzeczy, które się pojawiały w innych mediach, tak naprawdę, w tych mediach, powiedzmy, takich mainstreamowych, szerokopasmowych, to najczęściej były herezje jakieś.
bo pojawiali się jacyś wytwórcy, przepraszam, wykonawcy, tacy pseudorapowi, którzy używali rapu jako jednego ze środków ekspresji. I to było tak samo kategoryzowane jak ktoś, kto robił rap. Przy rapie było dużo zamieszania, ponieważ czasami zdarzali się niegrzeczni chłopcy, którzy mówili jakieś takie rzeczy, które dla mediów były fajne, no bo słynne hasło HWDP i to już był jakby powód dla mediów, że tutaj się podpala policjantów, prawda? Nikt tego tak naprawdę nigdy nie zgłębił, ale było pas, było hasło, można było coś napisać. I teraz wracając do początku twojego tutaj pytania, wywodu o tym boomie, to boję się, że w tej chwili jest to samo, że tak naprawdę jest ten rap, on się pojawia, jest fajnym tematem, bo można sobie o czymś napisać takim nowym, zupełnie świeżym, aż abstrahując od polityki i tych wszystkich innych rzeczy, ale dalej chyba ludzie nie rozumieją. W tych publikacjach Żurom urasta domena rapera, pojawiają się jakieś pseudokonflikty z kogoś, to oby to się nigdy nie zdarzyło, zginął, robi się rapera, który był znany i tak dalej. Tu jest ten rap, jeżeli to ma być ten boom, no to... To chyba ci ludzie, którzy o tym boomie piszą, nie są przygotowani do tego. Bo to wynika moim zdaniem tylko i wyłącznie z nieznajomości kompletnie tematu tych pismaków i oni zamiast, jak zwykle, bo tak w Polsce się dzieje, że nie sięga się po specjalistów, tylko się samemu próbuje wszystko zrobić, tak? Szyldzik zrobi pan Jurek, bo miał szóstkę z plastyki, rozumiesz, i tak dalej. I gdyby oni sięgali po ludzi, którzy się na tym znają, wydaje mi się, że sytuacja wyglądałaby inaczej. Zróbmy teraz krótką przerwę na muzykę i za chwilę wracamy z naszym tematem, bo jest ciekawie. Do tych głównonurtowych mediów normalni muzycy hip-hopowi się po prostu nie nadają.